Siemano widzowie, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj wielki powrót. Nie było mnie ponad 2 tygodnie już, nie było mnie na Palionowie, ale jestem widzowie, wróciłem z powrotem w mój Co to jest za gary? Kto mi tu tą kozę dał? Co jest grane? Dobra, nie wiem co tu się wyprawia, ale widzowie oczywiście zostawcie suba na kanale Szczypson Plus i na kanale Szczypson, ponieważ jak zostawiacie subika, jesteście na bieżąco, a filmy są tutaj prawie że codziennie. Wczoraj nie było filmu, bo nie zdążyłem totalnie zrobić, ale pamiętajcie, że na plusie jest. Oho, przyszedł. I co przychodzisz tutaj? Ja wiem, że miałeś przyjść, ale... Więc to przypomina mi to pewną sytuację, w której też żeś sobie tam do mikrofonu takie... Dobra, nie przypominajmy o tej sytuacji. Słuchaj, dzisiaj jest temat. Mam do ciebie sprawę, no bo ogólnie chciałem cię dzisiaj zapoznać z twoim nowym, najlepszym przyjacielem. Dobra, ale w sensie, że z kim? To jest osoba, z którą w 100% się dogadasz, to będzie twój na pewno najlepszy przyjaciel. Okej. O Jezu, to będzie mocne. I w dodatku no. Zostaniecie przyjaciółmi do końca życia. Chodź. Szczerze w to wątpię, no ale dobra. To będzie twój najlepszy ziomek, rozumiesz to? To będzie twój nowy best friend. Wy będziecie się... Ale co? Ale to kto tu jest? To chodzi ci o Tomowce? Nie, jest nowy ziomek. Nikt jeszcze ma podobny. Ktoś inny? No tak, dobra, zmieniliśmy mu nazwę, nikt ma podobny, kurde, do akurat Lolo, bo Bolo. Bolo się nazywa. Ale ogólnie to jest. Co to jest? Kidos. Świnia? Kidos, dzieciak, zobaczysz. To... Dobra, okej. No zresztą dobra, no idźmy. No właśnie, czekaj, no mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie kojarzę. O co chodzi? Bolo, chodź, nie. No nie. Co on tu robi? Jak on się tu dostał? No ja go przyprowadziłem, no musicie się poznać, będziecie najlepszymi przyjaciółmi, panowie, no. Jak najlepiej. Co ty do mnie mówisz? Wnuk, ja z nim nie będę rozmawiał. No, ja jestem twój wnuk. Miasto, bo ci zaraz ukaputę. Dobra. Słuchaj, jak ty masz Bolo? Bolo. Zaraz no. Ja twój serwer zbliżę i wybierz bana. Co? Ale jakiego? Nie możesz bana, my jesteśmy właścicielami Bolo. Ale na tym wybierz bana, na tym serwerze. Ale na tym serwerze nie możesz nam dać bana, bo my też tutaj jesteśmy wyżej niż ty. Właśnie. Ale co się dogadały, nie? Ty, ale od kiedy on tu jest? Od dzisiaj. Elo. No dobra, okej, elo. No... Dobra, no powiem tak, kojarzę cię pod innym nickiem, miałeś Antek. Antek jakieś tam trzy, coś tam. Miałem Antek, no i co? No i troszkę rozrabiałeś na kidowicach, widziałem. Dobra, rozrabiałem, ale załadowałem ci to w czas, którego wiesz nielegalne pieniądze. Ja wziąłem nielegalnie pieniądze? Skąd? Tak. Jak, dlaczego nielegalnie? Kupiłeś ci koksa. Bolo, ale... Ja wszystko powiedział, że ja załadowałem, a ty wziąłeś połowę pieniędzy. No bo on tak jakby jest moim wspólnikiem, Bolo. Właśnie. Ale jak to? No my razem. Tak jakby ten tutaj serwer, jak widzisz, tak jakby jest, kurczę, no nasz, tak jakby, nie? Ale mówiłeś, że to jest twoje. No bo to jest nasze, moje, nasze, no jego też. Łatwiej się czasem mówi, że jest coś moje, niż tłumaczyć, że no jest nasze. No bo patrz, jeżeli byśmy tutaj mówili, że to jest nasz serwer, no to by to wyglądało, jakby to był całego Palionowa serwer. Nie, to ja zaraz to cofam, ja to Kitoksa sprzedaję konsu. No nie da się sprzedać Kitkoksa. Nie da się sprzedać, nie możesz cofnąć, możesz... Ja na samym rynku. Słuchaj, ja ci obiecuję, że za to, co dostanę z tego twojego Kitkoksa, będę jadł hot-dogi. Hot-dogi. Nie kup hot dogi. I tobie kupić hot dogi, ty już wystarczy, co się najadłeś. Widzę, że aż ci cieknie z gęby, więc ja nie wiem. Weź mi to może oddaj, ty. Masz ziemniaka w nagrodę, że kupiłeś Kitkoksa. Ale ty dostajesz, kurde, takie benefity z tego Kitkoksa, a Dantek w ogóle co ty mówisz? Zielone masz, zielone ci życzę. To nie da się grać do tego Kitkoksa. Tam to się nie da nic robić, rozumiem? Da się grać, Kitkoks ułatwia tylko. To... Nie wiem. Masz tam benefity dużo, benefitów masz. Ja mam cicho, żebyś zobaczył moją wyspę, to byś po prostu się chyba zdechnął. A ty masz jakąś... A masz jakąś wyspę fajną, czy... Ja mam prawie największą wyspę na Kierowicach. To jest akurat kłamstwo. Ale ma jakąś wyspę w ogóle? No ma wyspę, ma. Masz wyspę? Ja powinienem być w topce, ale nie jestem.
A jaka wartość jest z twojej wyspy? Wartość? Ile z 1000 dolców, no to trochę słabo. 300 złotych załadowałem. 300 złotych załadowałeś, ale to chyba w Kitcoxa, czy co? No w Kitcoxa, a w co? No ale w Kitcoxa kosztuje 50, ja przypominam. Ej, dobra, ale ja chciałbym zobaczyć tą wyspę. Tak? Pokażesz nam wyspę? Mogę ci zapłacić, ale tylko na 3 minuty. Dobra, wystarczy, dobra, no chodźcie, pokażcie mi tą wyspę. Antek, jesteś już na swojej wyspie? No, ja już czekam. Jakie ma nick? Is admin bypass, żeby tutaj na spokojnie i TP Antek 2018, chcę to zobacz, nie? Dobra, is... No to się człowieku dzieje, nie? Visit Antek... O, 2018, dobra, mam. Dobra, Antek, jestem. Co ty tu masz? Co jest grane? Dlaczego ja tu jestem jakimś takim nawiedzonym tostem? A, bo my cię nie widzimy, my go nie, on nas nie widzi. Musimy chyba wyłączyć wanisza. A, okej, dobra. O, siema, Antek. Ty, ale na co się stało w czoło? A, bo jak się wejdzie na Palionowie, to takie coś się dzieje, no. A, okej, okej. Na wersji z Palionowa, no. Okej, jest jakiś zbugowany, no dobra. Tylko, o, ja też mam takie coś, no, co? Tylko nie wchodź tutaj. A czemu? Bo nie wolno. Bo nie wolno. Tu jest blokada. A jaki jest powód tego? Bo nie wolno. Kiedyś się dowiesz. Dobra, to nie wchodzę tam. Okej, tu widzę, że masz fajnego farmera. Git, co tu mamy? Banani łeb? No, to jak pisałem to, to myślałem o sobie. Tak. Dobra, ale wytłumacz mi to. Dlaczego tu jestem ja tak zrobiony w taki sposób? Bo to jest po prostu od... Bo po prostu to jest zła postać, no. Ja nie jestem złą postacią. Dlaczego jestem złą postacią? A jak nie? No, a kto powiedział, że jestem złą postacią? No, jestem złą postacią. Chciałeś mi kitoksa zabrać i bałam wstawić. Ja po prostu... Tak, ale rozrabiałeś, to musiałem... Ja musiałem bronić bezpieczeństwa na serwerze. No, co tu jest? IP? No. Do czego? Cena za IP do Palionowa. Jeden kitko. Ty. Ale wiesz, że ty bana dostaniesz, jak ty zdradzisz IP do Palionowa? Wiesz, jaki to był pierwszy budynek zbudowany? Jaki? Właśnie ten. Ja? Tak, ja to pierwszy. Nie wierzę ci, że to był pierwszy budynek. Był. To był pierwszy, Dawid? Tak, to był. Patrz, co to w ogóle napisał. Patrz. Panion Srail. Co? Aha, że palił stali, palił. Ale ja się z tych słów wycofuję. Wycofujesz się? Z czego? Palił mnie za wycofuję. Aha, a mnie będziesz dalej wyzywał, ta? No bo go przyjął, nie? To dlatego. Tak, bo to jest mój sześć teraz i ja się z nim wygadam. Antek, słuchaj. Co? Ale dobra, to czekaj. No to powiedz mi, a te skiny? O, no te skiny są fajne nawet, to całkiem fajne. Takie małe. Skiny mają też ładne, że... To raz z tego tosta już zmieniłem, tak jak tam był. Że to sta tak? No nie wiem. Mi się mój domek nie podoba, bo jakaś krzywo te oczy zrobiłeś. Ty, ale no? Milki nie zrobiłeś tego nie w ogóle. Nie, bo ja nawet nie wiem, jak ono wygląda. Okej. A Yeti wiesz, o Yeti też widzę, że średnio wiesz, jak wygląda. Bo jest, kurczę, jakiś tutaj widzę poturbowany. No, budowałem troszkę z internetu, ale nie wyszło. Nie do końca, no. Ale ogólnie to na bardziej to nie lubię go. Kogo nie lubisz? A Lolo? A czemu go nie lubisz? Po prostu, bo ty nic nie rozumiesz. Nie wiem, co mówił, ale po prostu ja już nie chcę powtarzać 10 raz, to jest wszystko fake i to nie on go słuchuje Pajona, ty rozumiesz, że to jest Lolo, nie? No. To on po prostu Pajona, ryba go za krzaka, pokryje mu i on nic o tym nie wie. I on zrobi się z niego wyświetlenia za domu, nie? ale ty masz, kurczę, Bangladesz na Bali, naprawdę, to jest niesamowite. Rozumiesz, co? Że to jest Lolo, nie? Ale zabiję, bo wy się śmiejecie z tego, nie? Ale, no. Ale wy nie rozumiecie, że on tak lubi i on nie musi iść do szkoły. No jak nie musi iść do szkoły? No ale ty, do a szkoły, ty chodzisz do szkoły? No do szkoły, ale do nowego, bo mnie wywalili z tamtego. A co zrobiłeś, że ci wywalili? Nie będę się powtarzał trzy razy, nie? No, grochówką. Ale to jest to jest ta historia. Dobra, no nie, no sorry, bo ja się jeszcze gubię w tym. Już, ja wiesz, gadamy może jakieś 10-15 minut, a ja się o tobie dowiedziałem tyle, że ja już nie wiem, jaka jest chronologia zdarzeń. Kiedy ty się zażygałeś tą grochówką, kiedy co kto zrobił. No po prostu zawalili wtedy, jak to powiedziała, że nie mogę tutaj chodzić. No i nie wolę do tego mnie, nie? Ty, a jaka jest twoja ulubiona zupa w takim razie, jak nie grochówka? Grochówka, najlepsza. A to co się pożygałeś, że przecież, dlaczego jest najlepsza? No bo ja zygram dopiero jak wypiję grochówkę i napiję się od razu wody.
Kombinacja. Okej, czyli to jest takie, czy mówisz, że to jest po prostu jakby takie mechanizm się uruchamia, jak to połączyć, tak? Tak, to jest takie kombo z takie kombo. Dobra, dobra. A co sądzisz na temat zupy pomidorowej, bo to na przykład moja ulubiona. Pomidorówka, no lubię, ale taka średnia, nie? Podróba rosołu też. Podróba rosołu. Dobrze, rosół G. Czyli rosół lepszy. Rosół lepszy, ale na gruchówka to pyrym. A ogórkowa? Dobra, a ogórkowa? W ogóle nie, to ja nie wiem, czy wiesz, czy co, ale minęło już te 3 minuty. Czyli mnie wywala stąd, ta? Proszę iść. Powinien jest to, po prostu spadać, nie? No dobra, to nie będę ci już zajmował więcej czasu, Antek. Jesteś w porządku, naprawdę, czasem nawet śmieszny jesteś, ale i tak średnio do ciebie jestem. Tak, no zobaczymy. Tak średnio, nie dogadaliśmy się, no. Dobra, ja lecę na Paula. Dobra, widzowie, nie wiem co jest z tym Antkiem. Ja nie mogę, nie. Jest naprawdę chłop udany, że tak powiem, jak chcecie kolejny odcinek, który zrobimy jakiegoś psikusa Antkowi, no to dajcie znać w komentarzu, co możemy mu zrobić. A ja się z wami żegnam, widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.